Kamiński i Wąsik na wolności. Wczorajsze wydarzenia sprawiły, że zostali oni w końcu ułaskawieni przez prezydenta. Znowu, albo nie znowu, zależy się od tego, jak to widzicie, wyszli, co najważniejsze w całej tej aferze, z więzienia. I teoretycznie można by uznać, że to koniec problemów i koniec całej tej dyskusji, która się toczyła, ale my nie sądzimy, że tak będzie. Następna sprawa to będzie kwestia mandatów ich poselskich i już widać, że będzie o to bardzo srogi syf. W każdym razie wyszli z tego więzienia, więc opowiem wam w tym filmie o tym, jak to przebiegało, co się stało i jakie konsekwencje będzie ze sobą niosło, ponieważ uważamy, że jednak rozwiązanie tej sprawy, która ciągnęła się z nami naprawdę od dawna, jest jakąś taką rzeczą ważną w kontekście obecnej polityki. Do tego porozmawiamy sobie o pewnej sukcesji w PiSie, bo chyba faktycznie dzieją się rzeczy w PiSie, które mogą sugerować, że Jarosław Kaczyński w tym 2025 roku, tak jak zapowiadał, faktycznie odejdzie ze swojej funkcji, a także zrobimy wyjaśnienie, doprecyzowanie, tudzież sprostowanie, jeśli chcecie tak to nazwać, pewnej rzeczy, która pojawiała się w ostatnim Orbie, mianowicie kwestii prawnej związanej z Polskim Radiem i całą tą po prostu imbą. Więc jak widzicie, dużo rzeczy, zostańcie do końca, żeby na pewno posłuchać naszego wyjaśnienia i tak dalej. Stawcie lajka, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie widzieć nasze filmy. Lećmy do materiału. Wczoraj Adam Bodnar wysłał wreszcie prezydentowi Andrzejowi Dudzie swoją opinię na temat ich ułaskawienia, a także akta sprawy tej ułaskawieniowej. I Adam Bodnar wyraził opinię negatywną, co znaczy, że Adam Bodnar wolałby, żeby Kamiński i Wąsik ułaskawiani nie byli. Sam Bodnar tłumaczył, że cała sprawa zajęła tak długo, jego zdaniem, bo akta miały 38 tomów, i to jawnych akt, i jeszcze 10 tomów akt niejawnych. No i jego zdaniem, wiecie, jeśli on chciał faktycznie wykonać swoją pracę dobrze, przejrzenie tego wszystkiego, zapoznanie się, napisanie opinii i tak dalej, po prostu musiało długo trwać i dlatego cała ta sprawa ciągnęła się przez tak długi czas. No oczywiście, czy wierzycie Bodnarowi, czy nie wierzycie Bodnarowi w tej kwestii, no to jest wasza sprawa i to absolutnie od was zależy. Faktycznie jesteśmy w stanie założyć, że jednak było trochę tego wszystkiego, co musiał prezydentowi wysłać, z czym sam musiał się zapoznać. No i Bodnar, tak jak mówimy, wydał opinię negatywną. Znaczy podtrzymał jakby opinię o tym, że Kamiński i Wąsik powinni dalej siedzieć w więzieniu. No jego opinii gdzieś tam nie zasługują na prawo łaski, nie zasługują na ułaskawienie, co nie zmieniło faktu, że Andrzej Duda już po 2 godzinach wyszedł na orędzie takie do narodu z żonami skazanych Wąsika i Kamińskiego. No i gdzieś tam ogłosił to, że prawda, udzielanie tego aktu łaski prezydenckiego, oczywiście nie przejmując się negatywną opinią, do czego miał pełne prawo, ponieważ to jest ważne. Adam Bodnar w tej opinii mógł napisać tak naprawdę cokolwiek. Andrzej Duda nawet nie musi jej czytać, w takim sensie, że no wiecie, 2 godziny minęły, więc prawdopodobnie czy jakąś ją super mocno jakby wiecie, że ją przemyślał, raczej nie. Ale wynika to z tego, że prezydent absolutnie nie musi tego robić, to jest tylko opinia, którą prezydent musi otrzymać fizycznie, a jak już ją otrzyma, to i tak cała decyzyjność jest po absolutnie jego stronie. No i Duda, poza ogłoszeniem ułaskawienia, wjechał też w Bodnara w trakcie swojego przemówienia, tłumacząc właśnie to, że Bodnar tutaj no celowo nie chciał wypuścić ich z więzienia wcześniej, bo tutaj chodzi o tą sprawę, że Bodnar oczywiście jakby sam ich nie wypuszcza, ale miał prawo zwolnić ich z więzienia na ten czas jakby trwania postępowania i tutaj były zarzuty od prezydenta, że Adam Bodnar tego nie zrobił. Adam Bodnar tego nie zrobił. Ubolewam nad tym, panie ministrze. Z punktu widzenia ludzkiego jest to dla mnie niezrozumiałe, że nie umiał pan się zachować jako były rzecznik praw obywatelskich i człowiek, który przez lata pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ubolewam nad tym, że nie było pana stać na ten ludzki gest. To jest oczywiście ten argument, który wam niedawno podawaliśmy w Orbie, o tym, że Bodnar prawdopodobnie nie chciał tego robić, bo bał się, że jeśli on ich wypuści, to Duda przestanie jakby bawić się w ułaskawianie, w takim sensie, że przestanie jakby prowadzić tą procedurę. No i wtedy co? Będzie trzeba ich znowu zamknąć w więzieniu i znowu się zrobi syf, więc wolał tego nie robić. Powiedzmy, chciał zobaczyć, że prezydent doprowadza procedurę do końca i dopiero wtedy Kamiński i Wąsik wychodzą z więzienia. A tak już dużo konkretniej, no to Bodnar tłumaczył się konkretnie tak. To są bardzo poważne decyzje, wysyłają jakiś sygnał do całego społeczeństwa, co z równością wobec prawa. Jeśli ktoś ma dostęp do mediów, polityków, urządza protest głodowy, to będzie miał lepsze traktowanie strony aparatu władzy, tak nie powinno być. Te rzeczy, o których wam powiedzieliśmy, nie zmieniają faktu, że już po ułaskawieniu Bodnar zadziałał, trzeba przyznać, bardzo, ale to bardzo szybko. Sam pojechał do prokuratury, żeby dopilnować, żeby jak najszybciej Kamiński i Wąsik zostali wypuszczeni z więzienia jeszcze tego samego dnia, bo gdzieś tam istniało zagrożenie, że dopiero następnego się to uda. A wiadomo, tak, tam już trwały jakieś manifestacje, tam już gdzieś jechały żony Kamińskiego i Wąsika. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj atmosfera była ta dosyć napięta i Bodnarowi zależało na tym, że okej, jeśli już są ułaskawieni, to wypuśćmy jak najszybciej. Powody są dosyć oczywiste. Po pierwsze, mamy kwestię paliwa politycznego i tego, że każda sekunda, w której oni jeszcze siedzą w więzieniu, już szczególnie po tym, kiedy zostali ułaskawieni, oznacza dla nowego rządu potencjalne zarzuty za, nie wiem, wyżywanie się na nich czy cokolwiek. Więc nawet jeśli to byłoby zgodne z procedurami, to PiS na pewno podnosiłby argumenty o tym i prezydent też, że zobaczcie, oni się ociągają, nie robią wszystkiego tak szybko, jakby mogli zrobić, tylko po to, żeby tych biednych ludzi, którzy siedzą w więzieniu, jeszcze bardziej docisnąć i zrobić im jeszcze większą krzywdę, mimo tego, że są więźniami politycznymi. Więc to jest taka pierwsza rzecz, która sprawia, że no gdzieś tam Bodnarowi pewnie zależało na tym, żeby przyspieszyć te całe procedury, ale gdzieś tam też po drugie widzimy pomysł Bodnara na to, że potencjalnie potencjalnie może zrobienie tego w ten sposób sprawia, że trochę zadaje kłam całej narracji o tym, że on się nie śpieszył czy cokolwiek, tak? Wiecie, on wychodzi z założenia, nie, ja się śpieszyłem, tylko po prostu byłam to na akt do przejrzenia, zrobiłem to i tak najszybciej jak mogłem, proszę bardzo, jest ułaskawienie, no ja działam szybko, żeby ich ułaskawić, prawda? To nie jest tak, że tutaj się opieram, tylko po prostu tak wyglądają procedury, więc jakby wydaje nam się, że to są jakieś takie dwie rzeczy, które gdzieś tam w tym wszystkim ze sobą walczą. No i co? No Kamiński i Wąsik wychodzą z więzienia, no i pierwsza rzecz, która się dzieje, to wszyscy zaczynają się kłócić o to, czy Kamiński faktycznie wygląda tak, jakby był w tym krytycznym stanie, o którym się mówiło, bo warto podkreślić, że bardzo dużo informacji spływało do mediów, do opinii publicznej o tym, że Kamiński przez ten protest głodowy, który robi, no jest w bardzo złym stanie, on tam trafił do szpitala i tak dalej, więc no jakby gdzieś tam zaczęła się taka dyskusja, że ej, on w sumie czy na pewno wygląda jakby był pod czymś takim, jakby był w tak tragicznym stanie, jak mi się mówiło cały czas, no bo w sumie teraz wygląda w miarę normalnie. I oczywiście my nie mamy absolutnie zamiaru tego oceniać, bo nie wiem czemu byśmy mieli, w sensie my jakby nie wiemy, musicie sobie, nie wiem, zobaczyć zdjęcia, nagrania i tak dalej, sami jakieś wnioski wyciągnąć, ale gdzieś tam informuję was, że oto była jakaś taka batalia w mediach społecznościowych i kłótnia między obozami, ale też od razu zaczęła się druga ważna dyskusja, mianowicie no bo co z ich mandatami? Po tym jak Kamiński i Wąsik wyszli z więzienia, jedną z pierwszych rzeczy, jakie powiedzieli, było stwierdzenie, że panie Donaldzie Tusku, panie Szymonie Hołownio, widzimy się już niedługo. Co mogłoby sugerować, że będą oni próbowali dostać się do Sejmu, wejść do Sejmu i coś w nim robić. I oczywiście o ile jeszcze nie wiemy, co się stanie, no to jeśli my mielibyśmy tutaj, prawda, się zakładać i tworzyć jakieś takie założenia, to wydaje nam się, że jednak o to będzie afera i o tym zaraz porozmawiamy. No ale oni w każdym razie raczej będą w którymś momencie próbowali tam wejść, będą próbowali zachowywać się tak, jakby byli cały czas legalnie wybranymi posłami, że jakby nie było żadnej kontrowersji, bo czy są, czy nie są, to o tym zaraz, tylko po prostu będą się tak zachowywać, szczególnie, że przedsmak tego mieliśmy już w momencie, kiedy teoretycznie gdzieś tam marszałek Hołownia twierdził, że oni już nie mają uprawnień, nie powinni tu być, a oni dalej po Sejmie próbowali chodzić. Jeśli chodzi o zdanie polityków, to trochę bez zaskoczeń. Na przykład Bodnar mówi, że oni stracili te mandaty, że trudno już, nie mogą ich odzyskać, ale oczywiście, jak nie, mogą sobie kandydować teraz w wyborach samorządowych następnych, bo spoko, nie mogą kandydować w przyszłych wyborach, tylko po prostu w momencie, kiedy zostali skazani, to stracili tam te mandaty i to już nie podlega żadnej negocjacji. Błaszczak i Czarnek z kolei twierdzą dokładnie odwrotnie i twierdzą, że absolutnie ich mandaty powinny zostać jak najszybciej przywrócone. Tego samego zdania zresztą jest prezydent i oni absolutnie są legalnie wybranymi posłami Rzeczypospolitej Polskiej. Czarzasty, którego traktujemy w tym wypadku trochę jako przedstawiciela prezydium Sejmu, twierdzi, że no oni zostali skazani i te mandaty wygasły na pewno, oni będą tego przestrzegać i oni mają tutaj kwestie jakby wielu rozwiązań i wielu potencjalnych scenariuszy już rozważone i jakby oni absolutnie nie mają zamiaru zgadzać się na to, żeby oni odzyskali te mandaty i wrócili do Sejmu. Jeśli chodzi o jakieś opinie prawne, to oczywiście wiadomo, jesteśmy w Polsce obecnie, wszyscy się kłócą, ale gdzieś tam no, duża część konstytucjonalistów i Helsińska Fundacja Praw Człowieka no gdzieś tam mniej więcej mają takie stanowisko, które tutaj przytoczę. Jeśli tak, to zostało ujęte darowanie kary i środków karnych, zatarcie skazania. Panowie Kamiński i Wąsik w świetle prawa nie są już osobami karanymi, mogą kandydować w kolejnych wyborach, ale akt łaski nie wywiera wpływu na mandaty, które wygasły z mocy prawa, nie są już posłami. Przy czym to jest wiadomo opinia prawna jakiejś części środowiska prawnego, no ale poza tym co, no w sensie no, uważamy, że będzie sroga imba. Jesteśmy niemal przekonani, że PiS będzie składło bardzo, ale to bardzo mocny nacisk na to, że Kamiński i Wąsik są legalnie wybranymi posłami. Z tego wynika nam wiele rzeczy, bo z tego nam wynika cała narracja PiS-u, która będzie się toczyć. Z tego wynika nam kwestia tego, że cały czas gdzieś tam potencjalnie zagrożone są wszystkie ustawy przez to, że na przykład prezydent będzie kierował je do Trybunału Konstytucyjnego, który będzie je odrzucał, bo Sejm jest niekonstytucyjny, bo nie zawiera legalnie wybranych posłów. Wszystkie te rzeczy wydaje nam się zostają i to też tłumaczy nam, dlaczego to, że oni wychodzą z więzienia, nie jest dla PiS-u złe. W tym sensie, że oczywiście PiS bardzo walczy, żeby ich wypuścić, to nie o to chodzi. Ale gdzieś z politycznej perspektywy wydaje nam się, że my, ale też inne osoby zastanawiali się, czy na pewno PiS-owi na tym zależy. Bo gdzieś tam jednak opłacalnym dla was jako partii był fakt, że mieliście więźniów politycznych, tak? Których tak nazywaliście, których tak przedstawialiście. Gdzieś było to paliwo polityczne pod to, żeby móc no, realizować jakieś swoje, wiecie, interesy, szczególnie jako opozycja, która może o tym krzyczeć cały czas. I wydaje nam się, że w sytuacji, w której oni wyszli z tego więzienia, ale nie dostaną tych mandatów, to w pewien sposób jest trochę win-win dla PiS-u. Strata dwóch posłów z Sejmu niewiele im robi, oni tak są w opozycji i raczej nie zapowiada się przynajmniej na ten moment na to, żeby te dwa głosy miały być jakkolwiek decydującymi głosami w polskim Sejmie. Z drugiej strony, nieposiadanie tych dwóch głosów, ale jednocześnie nam możliwość cały czas narracji o tym, że to są ludzie niesprawiedliwie wyrzuceni z Sejmu, którzy siedzieli w więzieniu, a teraz pozbawieni są swoich praw, którzy nie mogą reprezentować swoich wyborców w ławach sejmowych. Wydaje nam się, że to jest narracja, która na pewnym poziomie będzie dosyć podobna do tego, że byli w więzieniu. Mamy jej żywych i takich aktywnych medialnie na przykład przedstawicieli, tak? No bo jednak Wąsik i Kamiński będą mogli chodzić do Republiki, będą mogli jakby postować rzeczy w social mediach i tak dalej, więc oni będą takim chodzącym, wiecie, przypominaczem, że to się stało, a do tego wszystkiego mamy też kwestię po prostu tego, że te argumenty, za pomocą których Andrzej Duda mógłby potencjalnie kierować ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, a nie je bezpośrednio wetować, co z jego perspektywy jest trochę lepszym rozwiązaniem, często będzie lepszym rozwiązaniem, no to wydaje nam się, że to w ogóle te argumenty się nie zmieniają, nie? Bo gdzieś tam potencjalne zagrożenie ze strony Trybunału Konstytucyjnego dla nowego rządu nie wnikało do końca z tego, że oni siedzą w więzieniu, tylko bardziej z tego, że oni fizycznie nie siedzą w Sejmie i nie mogą w nim obradować, nie mogą w nim głosować. W sumie to się nie zmienia w żaden sposób, więc ta furtka gdzieś tam cały czas zostaje jako potencjalne zagranie polityczne, które może się wydarzać, a jednocześnie, tak jak mówimy, Kamiński i Wąsik w więzieniu nie siedzą. Więc wydaje nam się, że z tej perspektywy jest to w pewien sposób trochę win-win dla PiS-u i rzecz, z którą jeszcze trochę w polskiej polityce będziemy się mierzyć. A jak się skończy w pełni, to oczywiście dowiemy się, jak się skończy w pełni, bo my teraz nie wiemy. Idąc dalej, kwestia sukcesji po Kaczyńskim. Już parę odcinków temu, parę odcinków temu mówiliśmy o tym, że zaskakującą rzeczą było to, że Morawiecki w jednym z wywiadów radiowych powiedział coś w stylu, że on faktycznie chciałby być szefem PiS-u, oczywiście po tym, jak Kaczyński już odejdzie. No i to jest kwestia o tyle ciekawa, że w PiS-ie mówienie o tym, że chce się zastąpić Kaczyńskiego, w ogóle wspominanie o tym w jakikolwiek sposób, no to jest taka rzecz, której się to raczej nie robi w tej partii i raczej wszyscy na pytanie, czy chciałby pan być kiedyś prezesem PiS-u i tak dalej, odpowiada, że mamy prezesa Kaczyńskiego, prezes Kaczyński na razie działa, jest super, może kiedyś będziemy się zastanawiać, ale na razie absolutnie nie, teraz prezes Kaczyński jest najważniejszy. Wtedy wzbudziło takie dosyć duże wzburzenie, w zasadzie wow, to jakby ciekawe, że jakby Morawiecki powiedział to wprost, szczególnie, że gdzieś tam przynajmniej w naszej opinii nie jest on jakoś super mocno lubiany w PiS-ie, w sensie ma swoich ludzi oczywiście i tak dalej, no ale jednak nie jest na pierwszy rzut oka osobą, która najbardziej kojarzyłaby nam się z tą, która powinna przejąć władzę w PiS-ie, czy tą, która ma największe szanse przejąć władzę w PiS-ie, może w ten sposób. Jego tak otwarta deklaracja była dosyć zaskakująca. Oczywiście sama deklaracja Morawieckiego w tamtym momencie była no też jakby uzasadniana tym, co jeszcze w 2020 roku powiedział Jarosław Kaczyński, czyli o tym, że są jego ostatnie wybory i że 2025 rok no to będzie już emerytura. I dlaczego do tego wracamy? Bo mamy wrażenie, że robi się coraz ciekawiej, jeśli chodzi o PiS. Bo mamy wrażenie, że kandydaci na przejęcie tego urzędu po Kaczyńskim, no zaczynają się mnożyć. Bo mamy też Błaszczaka, który wydaje się, że robi ruchy. Mamy innych kandydatów, a do tego wszystkiego wydaje się, że pojawiają się pierwsze takie lekkie rozłamy w PiS-ie. Najgłośniejszym z takich wyłomów zdecydowanie będzie głosowanie w sprawie Bosaka o tym, czy zachować go, czy nie zachować go jako wicemarszałka Sejmu w prezydium Sejmu. To był ten moment, kiedy PiS wyjął kartę do głosowania. I oczywiście oficjalna narracja była taka, że jest to cały czas mówienie o tym, że nie wpuścili Witek, więc my nie będziemy brać udziału w tej farsie i tak dalej. Jasne, ale nieoficjalne informacje, które przebijały się dosyć mocno w tamtym momencie, były takie, że PiS nie był w stanie się do końca dogadać w sprawie tego, jak zagłosować, że były różne stronnictwa, między innymi, nie wiem, Czarnek był za tym, żeby nie zabierać mandatu Bosakowi, Błaszczak podobno był za tym, żeby zabierać. Oczywiście nie mamy pewności, że tak było, mówimy teraz tylko o pewnych doniesieniach medialnych, ale gdzieś tam wydaje się, że faktycznie no, nastąpiło jakieś tam pęknięcie i zrobiły się jakieś tam stronnictwa, przynajmniej w tej jednej sprawie, aczkolwiek no jest to, wiecie, no nieczęsto PiS-owi zdarzało się mieć tego typu kłótnie. Oczywiście się zdarzało, nie wiem, chociażby Piątka dla Zwierząt, jak jeszcze rządzili, ale jednak no nie jest to norma w tej partii. I do zrobienia tego segmentu, który wam teraz powiedziałem, w pewien sposób zmontowała nas rozmowa Sasina, Urymanowskiego, który odnosząc się do Morawieckiego, mówiącego o tym, że jakby, no, że Morawiecki chciałby być prezesem PiS-u, powiedział tak. Wszyscy tutaj, którzy noszą buławy, oczywiście o następcach. Buławy w tornistrach, a myślę, że takich może być wielu, albo przynajmniej uważać, że nosi buławy w tornistrach. Naprawdę powinni sobie dać na wstrzymanie. Dzisiaj są ważniejsze sprawy niż jakieś walki o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. To byłoby po prostu czymś nierozsądnym. No więc można powiedzieć, że trochę słychać strzały. 2025 rok będzie właśnie kongres PiS-u, na którym potencjalnie będzie wybieranie nowego przewodniczącego PiS-u, jeśli faktycznie Jarosław Kaczyński się wycofa, a no rzeczy wskazują na to, że jest to dosyć możliwe. No i to może być naprawdę niesamowicie ważne wydarzenie tej politycznej dekady, no bo wiecie, wyobrażacie sobie polska polityka bez Jarosława Kaczyńskiego? No dawno już nie byliśmy w takiej sytuacji. I na koniec, doprecyzowanie, sprostowanie, nazwijmy to jak chcemy, w sensie wiecie, no my też się mylimy, nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy przekonani, czy się pomyliliśmy w ostatnim odcinku, czy po prostu źle wytłumaczyliśmy to, co mieliśmy na myśli, czy może dużo osób źle to zrozumiało. Nie wiemy tego, jakby bierzemy to na siebie, więc po prostu wytłumaczymy wam dokładniej, o co chodziło w kwestii Polskiego Radia i Sienkiewicza. Więc o co dokładnie poszło? Referendarz sądowy, który jest takim jakby mniej ważnym sędzią, w sensie to jest taka osoba, która ma niektóre kompetencje sędziego i sobie może robić różne rzeczy prawne, ale nie do końca jest sędzią i ma jakby niższy status, jest mniej ważny od sędziego, zdecydowanie, czyli nie chcę żadnego referendarza urazić, ale to trochę tak jest. I działa w trochę tych takich mniej kontrowersyjnych często rzeczach. Bo tutaj chodzi o to, że referendarz odmówił wpisu do KRS-u, który wpisywałby likwidatora do Polskiego Radia. I to w pewien sposób rozumieliśmy jako sąd nie przyklepał zmiany w Polskim Radiu. To znaczy ten likwidator nie został oficjalnie wpisany do KRS-u. Ale jednocześnie, tak jak mówimy, to jest referendarz kalendarz sądowy. Nie sąd w tym rozumieniu, o którym mówiliśmy, czyli tak jak wam wtedy mówiliśmy, że to nie jest taki zwykły sąd, o jakim możecie myśleć, to właśnie o to tam chodziło. To nie był jakby rozprawa z sędzią i tak dalej, tylko to był referendarz sądowy. I on wpisał do tego, że jakby no, prawda, tutaj nie, ja się nie zgadzam na tego likwidatora. I Sienkiewicz, mówiąc o tym, że się z tym werdyktem nie zgadza i tak dalej, w pewien sposób ma do tego prawo, dlatego że jak referendarz, jako że jest mniej ważny, odmawia takiego wpisu, to to można zaskarżyć. I jak się to zaskarży, no to de facto ta jego decyzja przestaje mieć znaczenie praktycznie od razu i sprawa po prostu będzie szła teraz dalej tym całym sądowym procesem, w to już nie będziemy wchodzić, no ale będzie szła dalej sądowym procesem. Więc po pierwsze, sprawa jest rozwojowa, po drugie, sprawa jest skomplikowana. Po trzecie, to co się stało nie tyle sprawia, że to co zrobił Sienkiewicz jest z definicji nielegalne, ale z drugiej strony można zauważyć, że brak tego wpisu i brak bezproblemowego rozwiązania tej procedury pokazuje nam, że może być gdzieś tam jakiś problem. I oczywiście to jest jeden referendarz sądowy, więc jakby no, on też się może mylić czy coś, ale jednak co do zasady wydaje się, że jest to pewnego rodzaju zwiastun potencjalnych problemów, jakie mogą występować, więc to jest jakby największa rzecz, która z tego płynie. A do tego wszystkiego jest bardzo wiele głosów mówiących o tym, że uzasadnienie, którego ten referendarz użył, w sensie, które jakby stworzył na potrzebę wytłumaczenia, dlaczego nie wpisał tego likwidatora do KRS-u, jest dosyć sensownym wytłumaczeniem i jak się na tym zastanowić, to oczywiście to może nie być teraz, wiecie, w 100% tak, że on to mówi i koniec, to się dzieje, to jest prawo, lecimy, ale jednak argumenty, które podnosi, są na tyle sensowne, że no to też wzbudza pewne wątpliwości w kontekście jakby dalszej całej procedury. Więc Sienkiewicz w pewien sposób miał prawo powiedzieć, że go nie obchodzi ten wyrok, w pewien sposób miał, chociaż uważamy, że no politycznie jest to dziwne zagranie, ale dobra, miał prawo, teoretycznie do pewnego stopnia tak powiedzieć. To nie zmienia faktu, że jednak no jest to dalej jakaś tam sądowa rzecz o niższym znaczeniu niż wyrok, ale jednak jest. I cała ta sytuacja doprowadza do tego, że z jednej strony mamy Sienkiewicza, który mówi, to nie ma znaczenia, wywalone, a z drugiej strony mamy na przykład byłą prezes Radia Polskiego, która mówi, że będzie podejmowała kroki prawne w związku z tym, że taka rzecz się stała, między innymi z tym referendarzem. I w ogóle ona jakby żąda, żeby Sienkiewicz, jego ludzie i tak dalej, wszyscy opuścili w ogóle budynki Polskiego Radia jak najszybciej. Więc mamy nadzieję, że teraz wszystko jest jasne, klarowne i nie ma już żadnych wątpliwości. I dla tych, którzy byli tak mieli, że zostali z nami aż do tego, aż się zaczęliśmy tłumaczyć, to w bonusie coś, o czym podejrzewamy, że będzie głośno w najbliższym czasie, czyli kwestia ujawnianiu majątku małżonków polityków. To jest rzecz, która gdzieś tam pojawiała się już wcześniej, teraz ten nowy rząd gdzieś tam prawdopodobnie planuje to utrzymać. Dużo się mówi o tym, że jest atak na Mateusza Morawieckiego. Gdzieś tam no, cała idea polega na tym, żeby małżonkowie polityków ujawnili swoje majątki. I co ciekawe, PiS ustami Kowalskiego, co prawda, ale jednak jakby wydaje nam się, że to będzie jakaś taka też linia PiSu. Mówi o tym, że w sumie to jest git i nam się podoba ten pomysł, bo jakby tutaj Morawieckie to się nie odnosimy, ale przecież Tusk też przepisał majątek na żonę, więc jakby gdzieś tam wydaje nam się, że jest jakaś wola polityczna, żeby to przeszło, trochę żeby dokopać sobie nawzajem, no ale na koniec ja będziemy mieli większy wgląd w majątki polityków, więc może dobrze się stanie, zobaczymy. W każdym razie to tyle. Żeby wiedzieć, co się dzieje w polskiej zagranicznej polityce, głównie polskiej obecnie, stawcie lajka, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie w naszym filmie, to jest nasz inny film. Serdecznie go polecamy, nasz Instagram serdecznie go polecamy, my staramy się starać dla was, dzięki wielkie serdecznie naszym patronom. Cześć!